Cześć, siemano, yes and ghost, witam was w kolejnym odcinku Kariery Reus. Zaczynamy tu podglądem na kalendarz, na najbliższe spotkania. Naprawdę tego remisu nie mogę przeboleć, bo mieliśmy prawie że wygraną, ale tak czasami niestety bywa. Mamy spotkanie z Gijon, potem Deportivo tutaj widzę w pucharze i dzień potem, no to tu chyba FIFA zmieni, mam nadzieję, no bo grać dzień po dniu, no to jest trochę słabo. Mam nadzieję, że ten puchar zostanie jakoś przesunięty przez grę, no bo w tym wypadku zawodnicy będą wymęczeni kompletnie na kolejne spotkanie z Numaniką. To te dwa spotkania dzisiaj sobie zagramy na spokojnie. Chcecie też, żebym wam pokazywał tabelę. Postaram się to też oczywiście, jak nie zapomnę, uczynić. Reus nawet pozytywnie, bo siódme miejsce. Oczywiście my celujemy tutaj w tą górną tabelę, żeby awansować po prostu do pierwszej ligi hiszpańskiej. Żeby to zrobić, musimy zacząć wygrywać naprawdę spotkania. Skład jest wypoczęty, ale chyba właśnie ponownie zmienię na jednego z napastników zamiast Alvareza San Benito, bo tam dosyć ładnie ostatnio sobie pogrywał. Czy chciałbym jakieś jeszcze tu zmiany zrobić? Tu wszyscy są wypoczęci, nawet fajnie im wzrastają te umiejętności, to też mi się bardzo podoba. Innych zmian tutaj póki co, tutaj 65, on jest na rezerwie, to też trochę nie tak. Tu 65, Modesta możemy na tego Eśpedeka tutaj wymienić, bo Eśpedek też by się przydał w końcu na tego zawodnika. Ale co tu by dużo nie mówić, zaczynamy kolejne spotkanie ligowe. Teraz będzie jakaś sytuacja, uderzymy w kierunku bramki i co to się wydarzyło w tym momencie? Pierwsza akcja spotkania, pierwsze uderzenie, no i jaka brameczka na 1-0. Reus Oribe, to znaczy Reus jako klub, Oribe jako zawodnik, żeby to była jasność. Oribe zdobywcą tej bramki dla klubu Reus, ku uciesze kibiców, ale zobaczcie, jaka fajna akcja, jedno podanie, drugie tutaj podanie do niepilnowanego zawodnika i ten ładnie chyba z lewej nogi uderzył, bo to już mi umknęło, no bo tak się zabierał do tego uderzenia, trochę tak w stylu FIFA, ale naprawdę bramkarz tutaj bez najmniejszych szans, 1-0. Teraz zobaczmy, kolejna sytuacja, sam na sam, czy będzie uderzenie na 2-0, no dzisiaj Reus jest chyba w wyśmienitej formie póki co. Kolejna sytuacja i naprawdę nasi przeciwnicy nasi przeciwnicy, zostaniemy tak, leżą na łopatkach. Naprawdę tutaj kolejne znakomite rozegranie piłki. Miał tutaj dużo czasu i miejsca na przymierzenie tego uderzenia i mamy 2-0. Co tutaj się dzieje? Naprawdę aż jakbym nie grał tym Reus. A i się dałem objechać teraz. Eevee, nie faulować. I kurczę, już sądziłem, że ta piłka zmierza ku bramce, bo tak to wyglądało, ale na ostatnim właśnie etapie odchodziła od niej. Jest teraz Oribe do Ariona. Co będzie teraz? Nic na razie, chociaż jeszcze cały czas mój zawodnik. Dobre uderzenie. A i tutaj się dałem podpuścić. Bożnikow na wślizgu i karny, dawno nie było. A to nie, Valverde, sorry. Wyglądał na tego innego zawodnika, ale znów karny. Ile razy muszę sobie przypominać, żeby w polu karnym nie używać wślizgu, bo to zazwyczaj jest faul. I zobaczcie, jaki to faul był, taki naprawdę typowa FIFA znowu przy tym karnym. No i będzie gol chyba kontaktowy. Chociaż zobaczymy, czy wybronię albo czy przestrzeli zawodnik, bo tutaj chciał mnie ośmieszyć, podcinając piłkę, ale nie wyszło mu to. Nie ta liga, zobaczcie, jak on to spartolił. Nadal 2-0. I zobaczymy, co. No tutaj, jak sędzia nie odbierze, no dobra, mamy przywilej korzyści. Zobaczymy, czy coś z tej akcji wyjdzie, ale już widzę, że nie za bardzo, no bo pośpieszyłem się z tym dużym uderzeniem. Dobra, jak mamy trochę chwilę spokoju, no to warto by tutaj wspomnieć o finale Ligi Europy. Jak tam w ogóle wasze
odczucia. Chelsea wygrało, no, rozgromiło, można powiedzieć, Arsenal. Według mnie, no, Arsenal dosyć sporo błędów tutaj popełnił w grze. No, ja tutaj chciałem zabłysnąć i ładną akcję zrobić, chociaż jeszcze jest sam Benito, nic z tego. W grze dużo Arsenal błędów popełnił, które właśnie skutkowały stratami tych bramek. Oczywiście ładną akcję wyprowadzili, ale co z tego, po której zdobyli bramkę, ale co z tego, że za chwilę stracili kolejną, czwartą i to już było w ogóle przy trzeciej, bo już po meczu. Trochę mi walki zabrakło ze strony Arsenalu, a tu mamy podanie do mojego zawodnika i będzie sytuacja bramkowa, nie, no bo wygarnął mu i uderzenie na moją bramkę, broni mój bramkarz na spokojnie. Zobaczymy teraz. Kurczę, znów się zaczyna pod koniec spotkania. Nie potrafimy dotrwać z czystym kątem w każdym chyba praktycznie meczu. Zobaczcie, tutaj przegrany pojedynek główkowy. No szkoda, bo zanosiło się na fajne zwycięstwa. Tutaj jeszcze będzie nerwówka w końcówce. Ostatnio też było 2-2 i mam nadzieję, że teraz tutaj się to nie zdarzy. Brakuje tutaj wsparcia teraz, chociaż oczywiście mieliśmy fajną akcję, po której mogliśmy zdobyć, ale dobrze, nie narzekam, bo w końcu zdobywamy 3 punkty i dopisujemy je właśnie do naszego dorobku, choć nerwówka jak zwykle pod koniec, ale tym razem rywalom to nic nie dało, wygrywamy 2-1. Dobra, robimy tutaj jeszcze treningi naszych zawodników, tak się prezentuje. Chciałbym, żeby bramkarz do 70 podskoczył, to by było bardzo fajna informacja, więc może trochę go tutaj potrenujemy. Mamy teraz spotkanie kolejne, zobaczymy, czy je przełożą. Tak z ciekawości, tylko konferencja, rozmowy. Aha, że zadowolony z gry. Jest to teraz Copa España, więc Puchar Hiszpanii, no i nie przełożyli tego meczu, więc będzie naprawdę ciekawie w tych rozgrywkach. Oczywiście Puchar też traktujemy poważnie, bo na każdym froncie chcemy jak najlepiej wypaść. Może z racji tego weźmy te stroje, które okazały się dosyć dobrymi strojami, bo wygraliśmy w poprzednim spotkaniu. Nie wszyscy zawodnicy są w pełni wypoczęci. Czy jakieś zmiany w tym możemy zrobić? Mamy właśnie chyba takie opcje, więc z nich skorzystamy, żeby ten skład nie był ciągle jeden i ten sam w następnym spotkaniu naprawdę będzie szał. Zapomniałem tutaj o Fabrze, który w poprzednim odcinku nawet fajnie zagrał i myślę, że należy mu się gra od pierwszych minut. Oswoimy może innego obrońcę też ze składem. Oribe Zagola może zagrać, przecież ostatnio Alvarez niech wyjdzie tym razem w pierwszym składzie. Chociaż tu możemy zmienić na spokojnie, myślę, za Oribę tego zawodnika, więc mocny też środek boiska będzie. Tego może zawodnika też damy na ławkę rezerwowych, to jest właśnie ten zawodnik, który będzie się rzekomo najlepiej rozwijał. Ogarniemy jeszcze pozostałych zawodników i zaczynamy to spotkanie pucharowe z Deportivo. Ale tutaj miałem szczęście, chociaż jeszcze w posiadaniu piłki zawodnicy Deportivo, który starają się tutaj założyć zamek, tak jak w hokeju. To na razie im dobrze wychodzi i zakończony uderzeniem nad bramką. Łamie do środka. I zobaczymy, co z tego wyniknie. No niepotrzebnie. Niepotrzebnie, chociaż jeszcze będzie sytuacja, tutaj widzę ładnie ustawiony mój zawodnik, ale uderzenie mierzone, ale równie dobrze mierzył bramkarz z obroną. Gilbert, a dobrze tutaj nawet pomyśleli z rozegraniem, jak to się zakończy. Podaj mu tu dobrze, uderzenie mocno po ziemi. Bramkarz bez szans, podanie na drugą linię, ja tutaj podawałem ogólnie do napastnika, ale koniec końców piłka dobrze trafiła do mojego chyba pomocnika właśnie, który mocnym uderzeniem nisko po ziemi pokonuje bramkarza Deportivo. Zobaczmy to jeszcze raz na powtórce. Tutaj miałem sporo opcji, właśnie podawałem do tego zawodnika z numerem 9, to właśnie chyba jest ten mój napastnik, ale piłka do niego nie trafiła,
To właśnie do Gilberta. Tak, to szło, ale ładne uderzenie. 1-0. Jesteśmy przy piłce cały czas w ataku. Podanie do środka. Tutaj ładnie balans ciała podziałał i słupek ratuje rywali, ale czy to skończymy jeszcze? Uderzenie zablokowane. Czy będzie rzut roczny? Nawet nie. I teraz, kurczę, szybko mi odpowiadają. Zbyt łatwo przeszli moje szyki defensywne. No i Deportivo wzięło się do roboty. 1-1. Ej, szkoda. Bo przed chwilą mieliśmy sytuację, w której było uderzenie w słupek. A tu widzimy znów te trzy magiczne podania ze strony rywala. Zakończone uderzenie, po którym nie mam czasu na reakcję w ogóle. I bramkarz, chociaż to trochę muchnął, ale to nie wystarczyło. Chociaż teraz będzie odpowiedź zaraz mojej drużyny. Sytuację naprawdę zrobili bardzo, ale to bardzo ładną, ale wykończenie nie wiem, zbyt pewnie chyba się tu poczuł mój zawodnik. Gilbert, no pokaż się tutaj. Ariona, ale zbyt wolno, chociaż musi tutaj zwolnić. Zobaczymy, teraz piłka dochodzi do mojego napastnika, ten się kiwa, będzie uderzał. No nie, no w poprzeczkę, w słupek i nawet już nie wiem w co. Wszystko prawie wyszło, ale oprócz zdobycia bramki. Dobrze, Caseda, ale tutaj znów zbyt łatwo dochodzą do sytuacji strzeleckich rywale. Wiedziałem, gdzie to podanie pójdzie, ale i tak nie miałem zbytnio nic do gadania. I oczywiście zamilkłem, bo już widziałem, że ta piłka leci w kierunku bramki i mówię, wpadnie gol. A to się okazuje boczna siatka i oczywiście nawet ten, co był przy słupku, nie wyskoczył. Czy wykorzystamy to zamieszanie? Będzie uderzenie w kierunku bramki, czy ktoś to dobije, nie zamknie? No ale trochę panowie byście się mogli podłączyć tutaj do ataku. Jest sytuacja bramkowa, czy wykorzystamy? To jest, piłka wpada do siatki, 2-1 Gilbert. A więc te dwa chyba spotkania na ławce uzmysłowiły mojemu napastnikowi, że tutaj wymagam od niego zdecydowanie więcej, ale fajnie, jedno, drugie podanie i wyklarowana sytuacja strzelecka dla Alvareza, który ładnie technicznie tutaj wkręcił piłkę i prowadzimy z Deportivo 2-1. Sędzia kończy to spotkanie, wygrywamy 2-1, a więc dwa takie same wyniki w dzisiejszym odcinku miały miejsce. Fajnie, że wygrywamy i to dwa razy z rzędu pucharze. Muszę zobaczyć, czy to jest tylko, czy tutaj będzie jeszcze drugi mecz, czy to jest po prostu jedno spotkanie, w którym dana drużyna dalej przechodzi w tym pucharze. No, oczywiście mecz, zobaczcie zawodników, chociaż, a nie, bo tylko ci, co grali w tym spotkaniu, to są zmęczeni. Czy mamy tutaj coś pokazane? Mecz rewanżowy w pucharze? Chyba nie, więc to było tylko jedno spotkanie, czyli przechodzimy do kolejnej rundy. Chcieliście też, żeby tabelę pokazać. Ona wygląda właśnie następująco. Wskoczyliśmy na piąte miejsce po tym pierwszym dzisiejszym zwycięstwie. Mamy 9 punktów, więc pomału do przodu. Dobrze, ja Wam dziękuję bardzo za oglądanie. Do usłyszenia w kolejnym filmie. Tu mówił Ghost. Na razie. Cześć.